Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja MC, a to przed wami Serious Sam 4, panie i panowie. Ile ta seria gier dla mnie znaczy, to jest coś niesamowitego. Serious Sam 3, BFE, Before First Encounter, przed pierwszym starciem. Jest to pierwsza gra, którą dodałem na Steamie ponad 7 lat temu. W lutym 7 lat temu, licząc od tego roku. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że po 9 latach doczekałem się kolejnej części tej serii. I grałem w to, będąc dzieciaka. Była gdzieś tam płyta w jakiejś gazecie z pierwszym starciem i zacząłem grać i kochać po prostu mordowanie potworów. Potem przyszło drugie starcie, zaczęły się zagadki. Przyszło, chyba Serious Sam 2 przyszedł najpierw. I Serious Sam 2 dał kompletnie inny look na to, jak seria może wyglądać. Czyli mieliśmy cztery różne światy, cztery różnych bossów i na końcu włączyliśmy z... spoilery oczywiście. Z instytucją Mentala. No i przyszła trójka, a w trójce wiadomo co się stało, to jest, są wydarzenia przed jedynką, a prequele zawsze wiadomo jak się kończą. Także aktualnie to jest oficjalna gra, oficjalna kontynuacja serii, fabuły i historii Serious Sama oryginalnego. Z oryginalnej serii, tak, bo jeszcze był Fusion, ale Fusion to jest po prostu połączenie wszystkich trzech części w jedno, oprócz dwójki. I teraz, panie i panowie, fabuła wygląda tak. Najpierw mamy Serious Sama trójkę, gdzie Serious Sam oczywiście walczy ze wszystkimi potworami i tak dalej. Pokonuje Axana IV na końcu, czyli ojca Axana III, i znajduje Time Lock, czyli urządzenie, dzięki któremu z aktualnych czasów mógł przenieść się w czasy wcześniejsze i zapobiec potworom, żeby pojawiły się na Ziemi. I mamy, panie i panowie, pierwsze starcie wtedy, gdzie przechodzimy oczywiście całą grę i pokonujemy Axana III, czyli syna Axana IV z trójki. I odlatujemy statkiem, którym się rozbijamy na początku dwójki i dwójka się kończy w ten sposób, że lecimy na planetę rakietą. Mamy się spotkać z Mentalem i możliwe, że się spotkaliśmy z Mentalem, bądź to była sekretarka, bądź po prostu na genie, bądź cokolwiek innego w kościele, przy spowiedzi spotkaliśmy się z Mentalem. Także jeżeli chcecie zobaczyć serię, gdzie koleś gada o tej grze 24/7 w każdej minucie tego filmu i patrzy, co się zmieniło i tak dalej. Dzięki Łowcy Gier za ogłoszenie. Wiem, że zadałem mu jest teraz na Epiku, bo jest 24 września. Jeżeli chcecie zobaczyć gościa, który się zna na tej serii, który tą serię ujeżdżał od deski do deski i będzie gadał, co się zmieniło, co jest takie samo i tak dalej, zapraszam. You are welcome to join me. Okej, okay, panie i panowie, zacznijmy w końcu, bo nie mogę się tu doczekać po prostu. Wczytaj grę. Nie grałem w pierwszy poziom, ale odpaliłem sobie benchmark. Benchmark jest tutaj w dodatkach i benchmark odpaliłem sobie na 30 na minutę. Odpaliłem tutaj śmieć i z niego są jeszcze Machina Ex Deus. To jest oczywiście nawiązanie do gry Deus Ex Machina. Viva la Resistance, One of the Road, tutaj jest apokalipsy, bla bla bla. Nie ma czasu, zacznijmy grę. Serious Sam, człowiek kontra bestia. Przypominam jeszcze raz, polecieliśmy na planetę po prostu w kosmos rakietą. Tak? Tak, okej. Okay. Skończyłem gadać. Na początku filmu będzie czas, gdzie skończyłem opowiadać o grze i zacząłem faktycznie grę. Także okej, okay, lecimy! Poziom trudności damy sobie. Dość niedoświadczony gracz FPS. Normalny. A co? Umrzyjmy. A co? Rozdział 00, człowiek kontra bestia. I tu możemy przewijać sobie cytaty. Gdybyś sam czytał dane o misji, miałbym połowę mniej roboty Queen. I ogólnie wracamy do postaci, które były wcześniej w Serious Samie, czyli Jones, Queen, Rodriguez, Serious Sam oczywiście. Nieźle, nieźle, naprawdę. Jestem mega ciekawy, czy to musi być kontynuacja. To musi być kontynuacja dwójki. Bo inaczej nie miałoby to sensu. Nikt nie lubi prequeli. Znaczy, okej, okay, może ktoś lubi, ja nienawidzę prequeli. Jestem zajarany niesamowicie. Ładuj się. I ponoć ta gra ma niesamowitą fabułę. Po prostu ogólnie ma fabułę normalną, cutscenki. Coś jak było w Serious Samie 2 i Serious Samie 3. Jedynka i dwójka aż tak dużo cutscenek nie miała, jeżeli w ogóle ostatni tylko, na ostatnim poziomie. Kontynuuj. Okej, okay, ja sobie sprawdzę coś na szybko, jeżeli mi pozwolicie. Okej, okay, nagrywa się wszystko w porządku, także możemy lecieć. Kontynuuj. Panie i panowie, zaczynamy z Seriousama 4! Hello folks, this is Bill Corwin on Radio Free Earth with the news. In the ongoing Tunguska offensive, EDF troops are being pushed back further toward Irkutsk.
Meanwhile, we're 4 weeks into the occupation of France and we're starting to get reports of local resistance cells re-establishing communications with... I was going to be a vidcaster on Alpha Centauri. I had it all planned out. I even had the equipment. I was a cook. Nothing fancy. I just like to cook. Jones! Stryki. Did I want to be a soldier? Fuck no. I could have been a wrestler. Or a porn star. Or both. Hulk Hogan. Frogs are amazing creatures. Ja ciebie nie znam. I told them there was something out there, but no one believed me. Ciebie też nie znam. You know what's funny? I used to be a pacifist. Ciebie znam. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. To them, we're just slaves. But if they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. Hell yeah! Taki sam aktor głosowy jest. Sinka jest, super. Serious Sam, the hero. Wow, mój... Wow, ho. Ej, knumy, to jest wszystko, czy wy to widzicie? Matko, ile przeciwników. Tam idą knumy. Tu są biomechanoidy. Ja to mogę obrażenia dostawać. To niedobrze, to bardzo niedobrze. Dawaj te biomechanoidy. To są reptyliany. O mój Boże, to co się dzieje? Ilu przeciwników tutaj jest? Jakaś masakra. Holy God, ja mam tam przejść. Ale jak? To jest tu knumy, a minigun nic knumowi nie zrobi. Co ja tu jeszcze mam za bronię? Mój Boże, mam dewastator? To jest dewastator? To jest dewastator? To jest dewastator, tak. Nie, to nie jest dewastator. To kulą go. Oh fuck. Ej, to było dzikie. Damn it! You keep getting uglier. To był mental? Nie, wait. To był mental? Teraz coś opieszy, śmieć nie was. O, to jest właśnie ten poziom, który grałem w benchmarku. Oglądałem. To musiał być mental. Boże, okej, okay, kontynuuj to. Rzym, Włochy, 92 godziny wcześniej. Okej. Okay. Ciekawie. Good morning, ladies and gentlemen. I'll be your air support for today. We're expecting sunny weather with occasional bursts of gunfire. Please remember to review your mission briefings before disembarking. On behalf of the Earth Defense Force, I wish you a pleasant stay in Rome. So, we're gonna rendezvous with a priest. Yep. Because he knows where to find the Ark of the Covenant. Yep. Which contains the Holy Grail. Yep. Which is an alien artifact. Yep. So we have to go to the Vatican. Yep. That's AAA, rookie. Get used to it. I don't know. This is some Da Vinci Code shit, man. Huh. You don't like the Da Vinci Code, sir? Nah. Why not? Some good theories in there. No literary merit. So, who's your favorite writer? Philip K. Dick, I guess. Philip K. Dick. Wait, Sam reads books? Shit. Guys, you got incoming! Oh god. Jest znowu to samo. Zaczyna się tak samo jak trójka. W trójce zostaliśmy zestrzeleni w helikopterze, więc sztos. Okej, okay. Oczywiście my przeżyliśmy. Nic za mnie jest. Tu jesteśmy zajebiści. Krótko mówiąc. Sam? Anyone? I'm here. What's happening? We got hit hard. Convoy's FUBAR. Gotta regroup and get out of here, or get out of here and regroup, whatever. Casualties? Driver's dead, rookies. I'm alive, I think. Świetnie. So, rookie, what's your name? Kenny. Kenneth, sir. All right, Kenny, relax. We're gonna kill us some aliens.
Yes. Okej, jesteśmy w grze. Did you miss me? Oh, hello. Cause I didn't miss you. Sir, okej, jest niesamowicie jak na razie. Przestań klawiaturą. I got this covered. Okej, jesteśmy w grze, panie i panowie. I jak na razie widzieliście kasenki, to mój komputer ich nie trzyma. Ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Nie mogę, nie mam 20 FPS-ów, czy mam tu gdzieś 20 FPS-ów? Opcje gry, pokaż mi... pokaż mi z obrażeniami, nie. Dałem zryję tylko, bo mam pasek albo klasykę, czyli klasyka to jest oczywiście, jak najeżdżamy celownikiem przeciwnika, to on się robi zielony, pomarańczowy, czerwony i potem czarny, bo za nie żyje, po prostu zostaje biały z powrotem. Nie mam nigdzie 20 FPS-ów, co mnie troszeczkę irytuje. Może w ocenie grafiki, chociaż wątpię, opcje kolorów, nie. Wydajność mam tak. To potem może zmniejszę, na przykład na szybkość procesora graficznego, czy coś tam, czy na przykład tutaj anti-aliasing zmniejszę. Ale jak na razie działa, więc jest ok. Mówię, najlepszego komputera nie mam, ale tak na razie widzicie, że działa. Opcje dźwięku, API dźwięku, bla bla. Urządzenia wyjścia, bla bla bla. Opcje zaawansowane, pokaż czas. Nie pokażę FPS-y. Nie pokażę mi FPS-ów, to mam ten czas w dupie, bo nie jestem speedrunnerem. Dobra, lećmy dalej, nieważne są FPS-y, ważna jest rozgrywka. Tu wiem, co się będzie działo na początku, ponieważ... No, już to widziałem na benchmarku, więc... Dobrze, że pierwszy poziom, a nie któryś dalszy, oh god. Okej, okay, Kenny, słuchaj. No fajnie, pokazuje nam drogę do celu i pokazuje nam też, gdzie iść. Bardzo fajna opcja. Dobra, Kenny, spokojnie, ja ci nauczę, jak być serious samym. Ja ci nauczę, jak tutaj walczyć z lumpami. Sir, these Octanian Harvester Leviathans are a lot bigger than I imagined. Whoa! It's not the size, kid. It's how you use it. I once killed a clear with a nail clipper. Oh, obciążkę to pasa ci clear. Nieźle. Spokojnie ci przed chwilą. To byli bez głowy. Zesajki. Humans turned into cannon fodder for Mitchell's horde. Cute! Aaaa! Czym ty jesteś? Jesteś Wolverine, nie? Oczywiście. Walka wręcz jest piękna, mam mało zdrowia. Przydałoby się pilnować. Strzały w głowę są? Nie, ale... A! Jezus Maria! Są strzały w głowę! Oj, są kości. I żyły. Pięknie, czyli to jest dobry typ przeciwnika. Czy ja mam wiadomości... O, mam kółeczko z bronią. Czy ja mam wiadomości gdzieś? Pod czym mogę mieć wiadomości? Pod enterem? Nie. Pod tabulatorem? Nie. To ja nie mam pojęcia w takim razie pod czym. M, W, X, Q, Q, E, T, E. Tu mi pokazuje drogę pod X-em. Tak, czy pod X-em to jest? Pod F-ką mam, okej. Okay. Bez głowy rakietowiec, oczywiście, on się nic nie zmienił. Zdrowie 19. O, mamy w ogóle wszystkie statystyki. Wzrost, jestem wyższy od ciebie. Waga, jestem lżejszy od ciebie. Bez głowy firework. Tak, to są przeciwnicy, którzy takimi pięcioma strzelają. Wygląda zajebiście. Nie mogę ich obracać. O, chodź. Fucking hell. Nie to chciałem zrobić. Przetworzony antropolip. To my oczywiście może nazwę i wszystko, ale nie możemy ich zobaczyć dookoła, co się trochę nie możemy przybliżać ani nic. Mamy nóż, półautomatyczny pistolet i mamy. Ohoho! Mamy rozwój postaci. Leczący cios, strzelaj i łup. Oh god, profile Serious Sam. Sam Serious Stone, ok. Northport Ziemia, data urodzenia, aha, nieznany jest rok. Cwaniaki. Okej, okay, lecimy dalej, nie ma co zwlekać, nie ma co zwlekać, nie mam pojęcia, ile ten poziom potrwa. Ja mam tylko pierwszy poziom, poziom na odcinek, krótko mówiąc. A ile to potrwa, to zobaczymy. Tu mamy, to wygląda jak Sand Whale z trójki. Oczywiście temu nic nie zrobię, nie wiem, czy cokolwiek coś temu zrobi. Kenny, nie bój się. Ach, co to są tak soczyste. Pięknie, 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 pięknie. To bez głowy mnie strzelę, headshota, bo nie mają głowy. A mogę wam zrobić, mogę wam wyrywać serce, ja jestem tego ciekawy, bo w trójce można im wyrywać serce. I oczywiście jest już tam, to jest gra pełna sekretów, także zapraszam na przechadzkę po sekretach. Czy jakieś działko czym się zdaje? Tak. Okej, tu mi się wydaje, że nic nie ma, mogę się oczywiście mylić. Czy mamy shotguna, raczej strzelbę myśliwską, więc spoko. Oj, pokaz broni jest. Copy that, but this... Mogę mu dać to. Big boy sam. Dobrze. Dobra, was nie będę. Cyk. A, tylko dziadu. Okej, to już wiem, że ciebie trzeba unikać za wszelką cenę.
Nie możemy przybliżać tej broni, a w normalnym sobie sami, czy w trójce mogliśmy i to nie możemy, to trochę się. Ale daje broń na bok, jak biegniemy, to jest spoko. Okej, okay, na was przetestuję za chwilę to, co ja chcę przetestować. Dajcie mi chwilę, okej. Okay. O, są bombiarze, okej. Okay. Okej, okay, nie ma problemu. Dobra, wypad panowie. Dobra noc. O, przy wybuchach bitwa mi laguje, ale to nic. Znajdź ojca Michaiła. No i nie przetestowałem na nich to, co chciałem. Goddammit, będzie to czas na to, będzie czas na to. Dobra. Mogę tym przybliżać. Bombiarz, to jest zielony przeciwnik. Zielony bez głowy. To jest bombiarz, jak widzicie. Bomby bez głowy, oczywiście jest zielony. Jak w starych częściach. Co my tu mamy? Pociski, dwu pociski, zdrowie. Jest bardzo ważna sprawa do przetestowania, czyli czy można rozwalać martwe ciała. Nie dałem się tego shotgunem. Okej. Okay. Ale z tym nożem śmiesznie uderzę, no nic. I nie mogę się przyzwyczaić po prostu do tej gry. I wydaje mi się dalej, że mam słabego kompa do tej gry, no ale nic. Uknaj! Jesteś paskudny, mogę ci okawywać? Nie mogę ci okawywać do... Kro Team! Benos? Może jak jesteś zraniony, ale gnaje są paskudne, fuj! W sensie, wiesz, że nie wiem, niebezpieczne czy coś, ale... Mogę mu dać pistolet, no mój, ale... well... Sam się nie lubi dzielić. Bardzo nie lubi się dzielić. Tu mamy coś, co wygląda fajnie. Tylko pytanie brzmi, jak tu się dostać. A więc głos jego jest taki sam jak w oryginalnych częściach. Wow. I brzmi właśnie jak w starych częściach, czyli musieli to jakoś zrobić, żeby brzmiało po prostu tak staro. Oh god. Oh god. Co to jest? Ej, to jest Bloaty z Left 4 Dead'a. Uuu, jak to piskło. Bełtacze. Okej, dobra. Czyli poznaliśmy nowego przeciwnika, kolejnego, drugiego w tej grze. Tego nie było wcześniej, w jakiejkolwiek części, więc spoko. Tam są dalej przeciwnicy, tak wnioskuję po dźwięku. Chyba nie, to ja tak zobaczę bezgłowego, tego fioletowego, to testuję. Nieważne, nie obchodzi mnie, naprawdę. Tu mamy kolejny sekret, jak się tu dostać? Jak to otworzyć? Czy teraz się tu jakoś przejść, może gdzieś? Ukryte coś to jest gdzieś? O nie, to będzie mi mówił, którą stronę mam iść. Nie lubię takiego czegoś w grach, no ale... Na razie gra utrzymuje swój stary klimat, co jest bardzo fajne. Nawet opcjonalny. Okej, okay, to jest jakiś... Zbadaj obiekt. Nowy cel opcjonalny. I tu będzie pancerz, który ja bardzo chciałem. Zakładam, że jakoś się do niego dostanę. Finale. Przy każdym strzele... To jest Peter i Bubę z tego. Z Left 4 Dead'a. Oh, god damn it, okej. No, mogę? Dobra, a po prostu ten, jakby to miał rękę. Wstawaj, no. O, wyrwałem mu jaja, a nie serce. Zmniejszę grafikę jednak, bo to mi się nie podoba. Zmniejszymy sobie... Co możemy zmniejszyć? Wydajność możemy zmniejszyć na po prostu na średnią i tyle. A stosuj. Ta gra wygląda gorzej, jak widzicie. Ale przynajmniej działa lepiej. Zobaczmy w walce, jak to będzie wyglądać. O, tu jest jeszcze ten typ. Nieładnie, panowie. Okej, okay, dobra. Biedny, zobaczcie, jak piesek sobie ten usiadł z tymi łapkami. Okej, okay, spoko, nie ma problemu. Się ładuję rzeczy w ogóle wolniej, w sensie z dalszego tego teraz. Ażywie, coś tutaj słyszę. To jakiegoś drona czy coś. Mogę go zestrzelić? Ten w ogóle, to jest statek ogon, to jest zwierzę, co to w ogóle jest? Nie mam żadnego pojęcia, wygląda niesamowicie. Mogę tu wejść? Zakładam, że tak, tak, tędy mogę tutaj wejść, okej, okay, spokojnie. It's probably nothing. Nie mogę tego otworzyć? Okej. Okay.
Właśnie, przeciwnicy. Gna jest to jest samica. Dźwięki wydaje. Zdjęcie jego oka natychmiast doprowadza do zgonu stworzenia. No, wymiotny antropolip. Okej, czyli to jest przetworzony antropolip, a to jest wymiotny antropolip. Wygląda paskudnie. Ale fajnie, że on ci wydaje dźwięk. Ale nie podam się ten model, naprawdę. To jest wielkie rdza, małe nóżki. Dziwnie tak. Efe! Czy to są samce? O, poczekaj, są szybkie. Czemu samice w sumie sobie są po prostu lepsze od samców, nie? Jeżeli był... Jeżeli miał coś przeciwko temu, ale tylko pytam. To chyba jest lepiej z grafiką, więc zostawię tak jak jest. Potem się tym pobawię. Może poczytam na internecie co i jak. Zobaczymy. Zobaczymy to wszystko jeszcze. Tu mamy... To jest ten polip chyba cały. Antropolip. Który zaraża ludzi. Niefajna sprawa. Trzeba przyznać. Okej, okay, no to jest zdrowie, ale ja muszę dalej się dostać tam. I dalej się tam nie dostałem. No dobra, tu jak przejdziemy, to gdzie wyjdziemy w takim razie? Okej, okay, do przeciwników kolejnych. Tym mogę i tak przydać headshoty wszystkim. Dobra, spadaj, wyglądasz jak gościu, który byłby w razie dwójce na luzie. Dobra, teraz go działa lepiej, znacznie. A z tym polem widzenia, czy z czymś innym, dobra, teraz to nie działało dobrze, jak poleciało tych pocisków. Nieważne, ja tu chcę tą grę przejść. Jak w przyszłości będę miał lepszego kompa, to zagram. Tyle to macie. Ja się zbyt dobrze bawię, żeby się grafiką zajmować, szczerze. Hello folks, this is Bill Corwin. The news. Oops, the ongoing Tunguska offensive, the EDF troops are being pushed back. Holo przynęta. Gadżety. Aby zwracać uwagę, okej, okay, czyli możemy zrobić hologram siebie? Lord Ackerman, Mintel's chief lackey in Europe, continues being a dickhead, so that's not actually news. Now what's that doing there? Hold on, I'm getting an update. It looks like a fleet of Octanian raiders is zeroing in on Rome. So if you're anywhere in or near that area, now would be a good time to get the hell out of there. I repeat, if you're in or near Rome, evacuate now. Okej, okay, thank you very much, dude. Teraz musimy się wrócić do naszego kompana Keniego. Wejdźmy z tym gadżetem. O, dobra, pięknie, okej. Okay. To wracamy się, mamy chyba jeszcze jedno miejsce do zwiedzenia, to mi się zdaje. Co ja tu mam za informację? Czy ja mam punkt umiejętności? Nie, wrogów. Granie samiec, to właśnie, się w ogóle różnią, zobaczcie na to. Samica ma 30 więcej zdrowia, what? Dziwnie. Okej. Okay. A, i się różnią atrybuty od poziomu trudności. Ma sens. Tu byliśmy. Wróćmy się tutaj. Co my tu mamy? Bo tu mogę coś zrobić jednak? Nie, nie mogę nic zrobić. Dobra. Nie wiem, czy się dostanę tam, gdzie chcę. Czyli potem pancerz. Zakładam, że to jest jakoś zbytnie ukryte. Tam coś wybucha. Wszędzie dzieją się rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Okej, okay, no o tu mogę gdzieś przejść, tu i tak mogłem przejść, zakładam, że i tak tu mogłem przejść, no ale... Tu na dole coś będzie? Nie, kompletnie nic. Fajnie, okej, okay, czyli to jest po prostu coś, co po prostu nie znajdę, choćbym się starał. Halo, czy to jest... Nie, tu... Aha, zeszliśmy na dół, tu gdzie byliśmy, no świetnie. No dobra, dobra, nie marnujmy czasu i chodźmy dalej. Bo wiecie, sekretów tych, że jest masa i pominąłem pewnie już masę. Na 100%. O Boże, shot the fuck up. Nie poszedłem tam, gdzie miałem pójść. Tylko wróciłem się do tego typa. God damn it. Tędy sam. Dziękuję. Zakapućkałem się strasznie. Dobra, wróćmy do niego. Dalej nie wiem, czym ja zrobiłem tą ścieżkę tutaj. Chyba już wiem. Oh god, chyba już wiem. Pod V? Pod C? Pod X? Nie, pod X mam to. To pod V. Okej, okay, tak, wróciłem, przeżyłem, wyobraź sobie, bo jestem Siriusem, jestem zajebisty. Nie, tu się prosi o jadkę, no nie? O, jest zapisywanie gry. I don't like it. Co my tu mamy? Nice. Could I have a gun now? Could you shut up? It's funny, but usually when I pick up one of these things,
Ah, there they are. Ha! Skomentował swoją własną grę. Okej, czy ja zabiję go na hita? Jak stoczyście! Boże świety! Chodź! Jest krew na broni, jest krew na broni. Skomentował, że zazwyczaj jak coś podnosi, to się pojawiają. Sam tak właśnie jest. Because it is an advanced automatic security gate, of course. Who is that? It is I, Professor Gottlieb Kiesel, your scientific advisor. Guten Tag. Otwórz drzwi. Does he always call in at random like that? I think he just gets bored. To jest ważne pytanie, czy krew schodzi, a za chwilę to sprawdzimy. Dobra, no sprawdzimy to teraz. Czy krew schodzi, jak zbije broń? Tak, okej. Okay. Jest dalej tak samo, jep. Jep, okej, czyli ich najlepiej tak rozwalać. To mi się staje, nie mam pojęcia, wszystko mnie goni. Za dużo was tutaj. Dobra, nie, was trzeba jakoś przerzedzić. O, no to jest lefty taki. Dobra, robię to beznadziejnie, jestem beznadziejny we własną grę. To jest moja gra, shut up. Jestem bogiem tej gry, zawsze będę. Dobra, gra działa lepiej, zdecydowanie. Albo tak było na początku, albo cokolwiek innego, ale mi się teraz zajebiście gra, więc jest git. Odejdź, bo da te życie. Pojeby, won. To nowy kamikazek. Kolejny typ, który denerwuje po prostu. Jest tak, nie chciałem tego zrobić. Chciałem zrobić co innego, ale mi oczywiście nie wyszło. Czuję życie. Dobra, trick shot. Pięknie. Wszyscy? Oh, fudge nuggets. I got something in my shoe. Byk? Wyglądasz inaczej, masz białą czaszkę. Oh, look. It's an angry steak. Dźwięk był jego taki sam, tylko trochę zmieniony. Why are these cows so angry? To nie jest krowa, to jest byk. Syjański bykołak, będąc dokładnym. Chodź. O, jest drugi. Trzeci. Panie doktorze, czy pan mnie testuje? Czy jestem godzien w ogóle wejść do pana przybytku? Bo jeżeli tak, to jestem niepocieszony. No ale... Tu jest... statuetka. Ten dron... Ja bym chciał go spróbować zestrzelić, bo... Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, żebym mógł. Takie mam wrażenie dziwne. Otóż nie. Okej. Okay. Została plama krwi. Tu jeszcze były plamy krwi, ale już jej nie ma. Okej. Okay. No dobra, chodźmy do środka. Tam pokazuje chyba koniec poziomu po prostu. Jeżeli tak, to przynajmniej wiem, ile mi zostało. O, tutaj mamy... Nie powiedziałbym po piersi, ale to jest bez głowy, więc... Co to jest? Is that how they turn us into the processed? Yep. Mothership sucks you up. Spits out a tentacle brain killing machine. I guess Mental's really into recycling. Hmm. Ale pierwsza zobaczyliśmy Mentala. Jestem 100% pewny, że to był Mental, nie? Uuu, sekret znalazłem. Mój pierwszy sekret. Super. Dobra, tu chyba już nic nie ma. Chyba, ale zapewne jest. Także chodźmy po prostu do przodu i pomordujmy trochę więcej kosmitów. O, te polipy, mogę coś z tym zrobić? Otóż nie. Ale... Au, 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 a wy kto, kto? Double headshot. Was nie znam, ale się z wami chętnie postrzelam. Tylko wy macie pukawki laserowe. Na to wychodzi, tak się zdaje. Albo to jest tylko kosmici nawet, nie muszą być kosmici chyba, nie? Mogą być ludzie, którzy mnie nie znają po prostu. Nie wiem, czy mamy rok, nie wiem w ogóle o co chodzi tutaj. I czy to jest faktycznie kontynuacja fabuły, bo jeżeli tak, to byś na innej planecie. Shut the fuck up! Dokładnie. To jest mój człowiek, to jest mój humor. Chłop wie co powiedzieć. Dokładnie wie co powiedzieć. From Father Mikhail. I'll upload the coordinates to your Natrixa. All right. One ecclesiastical extraction coming right up.
To jest biomechanoid tam. Niebieski. Nie podoba mi się to. Możemy tu wejść? Tak, jest i magazyn tajny. Hell yeah. Kolejny sekrecik. Sekrety za krzakami w Serious Samie są mega częste, także... nie dziwię się, że to znalazłem. Right, idziemy dalej. Tak, są biomechanoidy i one strzelają dość często, więc... trzeba by się je ominąć. O, tu jest jakaś fiolka właśnie, to tu jest. Life. Okej. Okay. Ah, what the fuck. Dobra, ty typie. Idziesz w podstawkę. Nie ty, ale dobra, możesz też być ty. Boże, mój Boże. Jak będą młode na większą krew, to będzie super. Bo jest au, bo jest za mało krwi zdecydowanie. Dobra, panie biomechanoid. Jesteś paskudny. A trzeba za dużą twarz po prostu. Buzie, jak na moje. Chodzisz za szybko, pokaż się. Ty zapnij łeb, bo za chwilę będziesz sam walczył, ok? Nie będę nic mówił. O, po drugiej stronie jesteśmy teraz. Coś tu było? Nie, nie było nic, ok. Czekam na siłę, że trzeba po prostu... Nie lubię rzeczy pomijać, mimo że wiem, że już pominąłem masę. Tak po prostu. A może tutaj? Nie? Okej. Okay. Do tego budynku mam iść, zakładam, ale zobaczcie, mam terenu do zeksplorowania. Strasznie dużo. Tam jest ten statek w tle, tam byliśmy przed chwilą obok. Scrapjack! Ja cię zdam, muszę tej twarz urwać. Pokaż paskudnie. Scrapjack, składak. Scrapjack to jest po prostu, tak nazwa wskazuje, składak, czyli po prostu koleś po prostu jest poskładany z dużych części. I wygląda paskudnie. Kto mi tu strzela? Wszyscy, okej, okay. Got it. Dobra, typy po kolei panowie, po kolei. Po kolei, panowie. Feeling tego strzelania jest super. Oczywiście, jak w każdej grze trzeba się przyzwyczaić do tego. Okej. Panie, tak, Scrapjack strzela tymi rakietami tam, gdzie my będziemy, no nie? Nie tam, gdzie jesteśmy, tylko tam, gdzie... Au. A on jeszcze raz, on strzelał się tak, że strzelał chyba 5 razy, czy trochę więcej, i dopiero się ruszał. Nie jeszcze robił przez długi czas, a teraz on chodzi i się rusza. Ulepszyli go. Au! O mój Boże, nie może mnie teraz stracić, bo umrę. Nie. Ten typ dostał. Przeładuj sam, szybko. 5 HP mam. Dobra, leży. O, kto mnie jeszcze leży? Mam 5 HP. Dajcie mi chwilę. Panowie, nie. No dawaj, jest jeszcze jeden. O, sytuacja podbramkowa, nie da się trafić teraz. Nie można już nad pociskami skakać tak jak kiedyś. Headshot. Nie poddamy się, 5 razy headshot. Super. Dobrze. Jeszcze ktoś? Widzę cię. Dobra. Już? Mamy życie, ale ten Scrapjack zadaje masywne obrażenia, mój Boże. Będę musiał się ulepszyć, jeśli składak. Zdrowie, no on wygląda paskudnie. Ten Valiant, mały... O, fuj, dude, co ci się stało? Oktański żołnierz Gamma. Syniański blokak, ale biomechanik wygląda paskudnie, co mu się stało? Głowę mu zmienili totalnie, tu było... Normalnie była głowa, był wielki mózg, który na wierzchu, teraz nie ma nic. Mój Boże, fuj, no cóż. Nie muszę mieć wszystkiego. Na przykład połowy twarzy. Pancerzyku, chodź do mnie, okej. Co mamy tutaj? O, mamy tutaj pancerz, widzę. A, to jest to... O nie, czy ja chcę tu schodzić teraz? A mogę tu wrócić, dobra, to sztos. Spadłem przez cały poziom. Zdarza się.
Zdarza się jak najbardziej. Okej, tu przynajmniej mamy zdrowie. Szybko się przejdę. Spokojnie, to pancerz tego w efekcie nie wziąłem. Ale to jest kaseta! Prowadzenie, Netflixa. Hi folks, this is Bill Corwin. And today I want to talk to you about Earth. Okej, fajnie. Nie wiem, że tego słuchać. Nie wiem, żeby nie była fabuła, ale no cóż. Jak na razie gra wygląda fajnie, poziomy są ultra długie. Co jest spoko. Samy w gadżetach. Cycle gadgets. A mamy ten, mamy life, czyli możemy się uleczyć. Spoko opcja. No, z tymi punktami zdrowia i ze wszystkim to może być ciekawie. Zamknij łeb. Może być naprawdę ciekawie, no. Idziemy dalej, idziemy, idziemy. Potem pancerz chce jeszcze wejść. Mimo wszystko, potem pancerz chce wejść. Ten pancerz mi jest bardzo ważny aktualnie. Dawaj, dawaj, Sam, dawaj, dawaj. Dobrze, że nie wydajesz dźwięków za każdym skokiem, bo to wkurzało strasznie. Przykro mi, Sam, ale taka jest prawda. Jeszcze był pancerz po drugiej stronie, którego nie mogłem dostać. Mianowicie właśnie za tą kratką tutaj, ale wątpię, żebym go mógł dostać nadal. Słyszałem clear, a nie. Taki był dźwięk, jakby kopytkował. No cóż. Czy możemy tutaj jeszcze coś zobaczyć może? Nie. Nie, czy to jest Ford? Nie, to jest Mercedes, przepraszam. Tutaj za świetnikiem? Nie. I tu chyba już nic nie ma. I tu jest nasz cel. Okej, przeciwnicy, spoko. In the name of the Father. O, jest Michał. In the name of the Son. In the name of the Holy Spirit. Ojcze, mój Boże. Father Mikhail, I presume. Mikhail. I thought there was supposed to be convoy. I am the convoy. Hi, I'm Kenny. Hellfire, we're ready for extraction. I'm picking up Rodriguez and Jones at the Piazza della Repubblica. Meet me there? It's a date. Father, grab your stuff. Let's not keep the lady waiting. I have my shotgun and my faith, son. I am already packed. To jest Josek, mój Boże. Oh, kościelna ewakuacja. Premia czasu minus 2. Czas gry 22 minuty. Śmieć z podziemi teraz. Kolejny poziom. Wynik 67500. Premia zabójstw. Premia sekretu 2 na 8 sekretów, jak widzicie. Zapisy 0 na 5. Sztos. Szacowany czas gry. Czas gry, no 2 minuty za ten. Za 2 minuty, no cóż. Wynik gry 6 milionów. Co z moimi włosami nie tak? Halo, jestem dopiero po kąpieli. Znaczy już 20 minut po kąpieli, no i ważne. Okej, także panie i panowie, to był pierwszy odcinek z Siriusama 4. To myślę. Myślę o tym, że mój komputer w większości tej gry nie przetrzyma. Ale tak jak mówię, to jest nieważne. Mi zależy na doświadczeniu z tej gry i zależy mi na tym, żeby tą grę przejść razem z wami. Żebyście wysłuchali, że ja faktycznie znam się trochę na tej grze, potrafię rzeczy rozpoznać. I mogę was w ten świat wprowadzić nawet w czwartej części i polecić wam zagranie w stare gry. I polecę wam zagranie w stare gry, bo stare gry są super. Jak na razie Śmieć z niebios był to bardzo fajny poziom. Wydało się być dłuższy niż 22 minuty, szczerze. Ale mi się wydaje, że 22 minuty to jest taki fajny, optymalny czas. I możliwe, że w następnym odcinku włączę czas u góry. Nie jestem pewny. Ale to zobaczymy jeszcze w następnym odcinku. A jak na razie żegnam się z wami, moi drodzy, na razie, cześć, pa. I zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusama 4. Trzymajcie się, pa pa.